Oj, co ja mam dzisiaj robić? No to może przejdę się do parku? Taki fajny dzień dzisiaj, słoneczko świeci. O tak, zdecydowanie, pójdę do parku. Może spotkam jakiś kumpli i troszeczkę pogadamy, albo zagramy w piłkę nożną. No okej, no to zmykam. Łe, ale lipa, nikogo nie ma. Ej, gdzie oni się wszyscy podzieli? Jak to możliwe? Zawsze sobie tutaj siedzą w parku, grają w piłkę, a teraz co? A co to tutaj leży? O, deska? Kask? Kogo jest ta deskorolka? Chyba chłopacy jednak tutaj byli i zostawili sprzęt. Tak, to na pewno należy do nich. A, chwileczkę poczekam, na pewno zaraz przyjdą. No, potrzymam ten sprzęt. Jak przyjdą chłopacy, to im to wszystko oddam. O, cześć! Słuchaj, co ty robisz z moją deskorolką i z moim kaskiem? Weź to zostaw, to należy do mnie. Kto ci pozwolił to ruszać? Tylko na chwilę się obróciłam, a ty już? Złodziej jesteś, czy co? No co ty? To należy do ciebie? Weź, nie ściemniaj. Nie ma takiej opcji. To na pewno jakiś chłopak tutaj zostawił. A nie, właśnie, że nie. To należy do mnie. No co ty? Weź, oddawaj. To jest moja deskorolka. No dobra, dobra, weź tak nie krzycz. Zabieraj to. Ale co ty, niby chcesz mi powiedzieć, że ty potrafisz jeździć na deskorolce? I może jeszcze robić jakieś triki? No pewnie, że potrafię. Jak chcesz, to ci zaraz wszystko pokażę. No dobra, spoko, spoko. Ubrałaś się w kask, masz ochraniacze, deskorolkę i co? I od razu niby jesteś taka profesjonalistka. Nie no, za nic w świecie nie uwierzę, że ty potrafisz jeździć na tej deskorolce. Przecież to jest bardzo trudne. Nie wierzysz? To tym lepiej dla ciebie. Zaraz się przekonasz, jak ja super na tym jeżdżę. I wiesz co? To wcale nie jest trudne. Wystarczy troszeczkę potrenować. Zobacz, jakie to jest łatwe. I do przodu, do tyłu i na przednich kołach, na tylnych. To wcale nie jest takie trudne. A teraz coś trudniejszego. I skok. Ej, no dobra, już ci wierzę, ale weź nie przesadzaj, zaraz sobie zrobisz jakąś krzywdę albo coś i będę musiał ci pomagać. Nie no, spokojnie, mam kask i ochraniacze, nic złego na pewno mi się nie stanie. Poza tym trenuję już od wielu lat jazdę na deskorolce. No co ty, ej, ja nigdy wcześniej cię tutaj nie widziałem, chyba jesteś nowa na osiedlu, co? No tak, masz rację. Przeprowadziłam się niedawno. Chcesz zobaczyć jeszcze więcej trików, jakie potrafię? No jasne, weź pokaż. Zobacz, jak jeżdżę na ugiętych kolanach. I hop, przez przeszkodę i łup, zatrzymałam się tutaj. Gotowe na więcej? Ale mi się udał ten trik, od dawna go trenuję. I wiesz co? Jak tak na ciebie patrzę, no to spoko, spoko, potrafisz tam jakieś triki. Ale to się wydaje być bardzo proste. Deska na kółkach? Co w tym trudnego? Weź, mogę ja spróbować? Ha, no dobra, dobra. Skoro uważasz, że to łatwizna, to dalej wskakuj na moją deskę. No zobacz. Ojejku. Nie no, nie ma opcji. Chyba mam za duże stopy, ale spróbuję. O nie, no ciągle spadam. No i co? To wcale nie jest takie łatwe. Poza tym to ty byś od razu chciał tak wsiąść, no i jechać nie wiadomo jak szybko i nie wiadomo gdzie. No ej, no weź. Nie może być tak, że dziewczyna potrafi jeździć, a ja to nie mogę w ogóle się utrzymać na tej desce. No weź, wyluzuj. Zaraz ci pokażę, jak to się robi. Wiesz co? Najpierw musisz się nauczyć trzymać równowagę. Połóż jedną nogę na deskę, a drugą się odpychaj. To na pewno ci się uda. O, zobacz! Już lepiej. Utrzymuję równowagę. O, widzisz? Dałaś mi kilka cennych porad i już od razu lepiej mi idzie. Ale chyba na dzisiaj już skończę, wiesz, bo nie mam ochraniaczy ani kasku na głowę. No masz rację,
Ochrona to podstawa. Wiesz, ja niby jeżdżę bardzo dobrze, ale wiele razy już się przewróciłam. Wiesz co, chyba muszę skończyć już rozmawiać, bo mam dzisiaj zaplanowany trening. Jak chcesz, to sobie stań z boku i zobacz, co jeszcze potrafię. Uuu, i mega zjazd! O, udał mi się w końcu ten trik! A teraz krótka przejażdżka. O tak, uwielbiam jeździć na deskorolce. To jest mój żywioł. O tak, uwielbiam to. I znowu zjazd. I zeskok. I jeszcze raz. I przeskok. I drugi. Wow, nie no, dzisiaj to mam super dzień. Wszystkie triki mi wychodzą. Dobra. Chyba czas na krótki odpoczynek, ale się zmęczyłam. Pójdę do tego nowego kolegi. Fajny jest. Może mi powie, czy chciałby się jeszcze więcej nauczyć rzeczy na deskorolce. Jak? Podobało ci się? No, na pewno zrobiła na tobie niezłe wrażenie to, co robiłam. Nie no, wiesz co? Jesteś mega. Nigdy wcześniej nie znałem dziewczyny, która potrafi tak jeździć na deskorolce. Wiesz co, jak opowiem chłopakom, to mi w życiu nie uwierzą. Ty lepiej im nic nie opowiadaj, tylko sam kup sobie taką deskorolkę. No i przychodź tutaj do parku, obiecuję, że wszystkiego cię nauczę. No co ty, nauczyłabyś mnie tego wszystkiego? Ale super, no to jak? Jesteśmy umówieni? Ja chyba już dzisiaj szybko pojadę do sklepu i kupię sobie jakąś deskorolkę. Co? Chyba, że chciałabyś mi pomóc jakąś wybrać? No jasne, nie ma sprawy. Możemy zaraz pójść. Pokażę ci taki super sklep, gdzie są najlepsze deskorolki. Wow, ale poznałem mega dziewczynę. Ona normalnie jest super. Koledzy będą mi zazdrościć. A teraz szybko pędzę do sklepu. Hej, hej, kochani. A wy potraficie jeździć na deskorolce? Jeśli tak, to napiszcie na dole w komentarzu. Subskrybujcie mój kanał, lajkujcie i do usłyszenia. Pa, pa!